Nasza planeta stopniowo tonie w przemocy i okrucieństwie. Według statystyk ponad 400 tysięcy osób staje się ofiarami zabójstw każdego roku. W niektórych miastach przestępczość stała się tak powszechna, że policja nawet nie reaguje na to, co się dzieje. W tym filmie poruszę temat najniebezpieczniejszych obszarów miejskich, gdzie poziom przestępczości budzi przerażenie. Ze względu na dość kontrowersyjny temat, koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów tego filmu. Napisz komentarz ciekawe, a przypnę ci serduszko. Jeśli chcesz poznać najbardziej przerażające miejsce, to oglądaj do samego końca. Johannesburg jest największym miastem w RPA, zamieszkałym przez ponad 8 milionów ludzi. Można by sądzić, że w tempie metropolii ludzie są nieustannie zajęci edukacją, pracą i rodziną, nie pozostawiając czasu na przestępczość, ale Johannesburg jest inny. W tym mieście znajduje się jedna z najbardziej niebezpiecznych dzielnic na świecie – Hillbrow. Jest znana z przeludnienia, bezrobocia, biedy i przestępczości. W latach 80. populacja tego obszaru gwałtownie wzrosła. Władze nie mogły sobie z tym poradzić i nie były w stanie zapewnić ludziom pracy. W rezultacie klasa średnia opuściła dzielnicę, a do początku lat 90. Hillbrow zamienił się w slumsy. Obecnie w tej okolicy mieszka ponad 70 tysięcy ludzi, na obszarze o powierzchni niewiele ponad 1 km². Wyobraź sobie ten koszmar, w jakim muszą żyć ludzie. Prawie wszyscy mieszkańcy żyją poniżej granicy ubóstwa, pchani do rozpaczy i bezrobocia, ulegli przestępczości. Rząd RPA próbuje pomóc mieszkańcom tej dzielnicy, ale dopóki nie zapewnią ludziom odpowiedniej pracy, te koszmary nie ustąpią. Detroit słynie ze swojej skomplikowanej historii. W pierwszej połowie XX wieku stała się głównym ośrodkiem motoryzacyjnym, zyskując przydomek Motor City. Miasto szybko się rozbudowało, osiągając populację prawie 2 milionów ludzi. Jednak kryzys naftowy w 1973 roku spowodował jego upadek. Fabryki zamykały się, a ludzie opuszczali Detroit, pozostawiając opuszczone dzielnice miasta. W ten sposób Detroit przekształciło się z odnoszącej sukcesy metropolii w jedno z najbardziej przestępczych miast w USA. W 2013 roku lokalne władze ogłosiły nawet bankructwo. W związku z tym Detroit kojarzone jest głównie z biedą i przestępczością. Pomimo wielu opuszczonych budynków w mieście, wciąż są ludzie, którzy mają nadzieję na zmianę sytuacji. Obecnie populacja miasta przekracza 600 tysięcy osób, ale przebywanie tam jest niezwykle niebezpieczne. Najbardziej niebezpiecznym obszarem miasta uważa się Fisk Corn, gdzie wskaźnik przestępczości jest przerażający. Według danych FBI, co 8 mieszkaniec tego obszaru pada ofiarą przestępstwa. Kradzieże, morderstwa i gwałty są tam na porządku dziennym. Ta dzielnica znajduje się w jurysdykcji 2. Komisariatu Policji Detroit. Niestety, policja nie jest w stanie poradzić sobie z ogromną liczbą przestępców, co jest smutne, ponieważ Detroit było kiedyś kwitnącą metropolią, a jego mieszkańcy byli szczęśliwi. Ktia to kolejna niezwykle niebezpieczna dzielnica położona w zachodniej części Caracas. Sceneria tutaj jest przerażająca. Niektórzy z mieszkańców poruszają się w okolicach wozów opancerzonych, podczas gdy inni przeszukują śmietniki w poszukiwaniu jedzenia. Ktia, podobnie jak Patare, jest kontrolowana przez grupy przestępcze. Ci ludzie pogrążeni są w okrucieństwie i bezkarności, robiąc co im się podoba. Nie oszczędzają nikogo, aby zdobyć pieniądze. Są gotowi zabijać wielokrotnie. Wskaźnik przestępczości w Caracas wydaje się monstrualny. Co roku dochodzi do ponad 55 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców. Z tego powodu stolica Wenezueli jest uznawana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie. Dzieci w tej przestępczej dzielnicy dorastają wśród stałych morderstw, niemoralności i handlu narkotykami. Takie społeczeństwo niszczy ich psychikę i rodzi w nich okrucieństwo. W rezultacie nastolatkowie w Ktia tworzą własne gangi i sami stają się przestępcami. Wydaje się, że to błędne koło, które ani policja, ani władze kraju nie mogą przerwać.
Meksyk znany jest jako jeden z najbardziej przestępczych krajów na świecie, z rozprzestrzenioną przemocą i handlem narkotykami, ale nawet dla mieszkańców przyzwyczajonych do ciągłych strzelanin istnieje ich własne piekło. Tijuana to duża metropolia na północnym zachodzie Meksyku, zamieszkała przez prawie 2 miliony ludzi. To bardzo piękne miasto, z dzikimi plażami i uroczymi budynkami architektonicznymi. Mogłoby być jednym z najpopularniejszych celów turystycznych, gdyby nie przestępczość, która kwitnie niemal w każdym zakątku tego miasta. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku w Tijuanie odnotowano 105 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców. Według lokalnych mieszkańców czasami w jednym dniu ginie nawet 6 osób. Teraz rozumiesz, dlaczego Tijuana uznawana jest za najbardziej brutalne miasto na świecie. Morderstwa mają miejsce w całym mieście, ale jest kilka niesamowicie niebezpiecznych dzielnic w Tijuanie. Camino Verde, Zona Norte i Sanchez Taboada. Te terytoria są całkowicie opanowane przez przestępcze gangi. Handel narkotykami i ludźmi, a także zlecane zabójstwa, to główny biznes w tych obszarach. Ze względu na tak wielu przestępców, wśród nich istnieje ogromna konkurencja, co prowadzi do szczególnej brutalności. Członkowie gangów często rozliczają się między sobą i angażują się w strzelaniny, ale strzelaniny to nie najgorsza część. Ci ludzie zatracili się w sobie, często popełniając niesamowicie brutalne morderstwa, torturując swoje ofiary wcześniej. Władze i policja w Tijuanie nie radzą sobie z przestępczością, albo może po prostu nie chcą. Tak czy inaczej, to miasto jest już skazane na okrucieństwo. Stolica Wenezueli, Caracas, jest uznawana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie. Według statystyk, co najmniej 120 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców ma miejsce każdego roku. Sytuacja w Wenezueli pogarsza się z każdym rokiem. Po śmierci poprzedniego prezydenta Hugo Chaveza wskaźnik przestępczości zaczął eksponencjalnie rosnąć. W ciągu ostatnich 8 lat liczba morderstw wzrosła o ponad 50%, a liczba porwań wzrosła o 120%. Te liczby są przerażające, ale najbardziej przerażające jest to, że z braku środków władze muszą zmniejszać liczbę policjantów, którzy już teraz są niewystarczający, aby powstrzymać przestępczość. Mieszkańcy Caracas twierdzą, że nastolatki pragną dołączyć do grup przestępczych, ponieważ uważają to za modne. Zamiast zdobywać edukację, popełniają przestępstwa, czasami bardzo brutalne. Teraz bardzo młodzi ludzie, którzy ledwie skończyli 20 lat, stają się liderami tych grup. Epicentrum przestępczości w Caracas uważane jest za dzielnicę Patare. Te slumsy znajdują się w wschodniej części stolicy. Chaos panuje w Patare. Niekończące się strzelaniny i kłótnie, walki między członkami rywalizujących grup, przemoc, kradzieże i porwania. Nie można wychodzić na zewnątrz w tej okolicy, bo można zostać zabitym w każdej chwili. Niestety, policja jest zupełnie bezsilna w takiej sytuacji. Jedynym odstraszaczem dla przestępców jest bieda, która uniemożliwia im zdobycie wystarczającej ilości amunicji, aby zabić wszystkich swoich wrogów i każdego, kto stanie na ich drodze. St. Louis znajduje się wśród najbardziej niebezpiecznych miast w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, ustępując jedynie Flint i Detroit w stanie Michigan. Jednym z najbardziej przestępczych obszarów w St. Louis jest Peabody Durst 4BA, który znajduje się nie na obrzeżach, ale w samym sercu miasta. Poziom przemocy na tym terytorium jest o 1100% wyższy niż średnia krajowa. Tak jak w innych przestępczych obszarach, w Peabody działają gangi zajmujące się nielegalnym handlem zakazanymi substancjami. Starcia między nimi często kończą się śmiercią, nie tylko przestępców, ale także zwykłych ludzi. W sierpniu 2021 roku młody mężczyzna, który był przypadkowym świadkiem uzbrojonego ataku na inną osobę, został zabity na jednej z ulic dzielnicy. A wiosną 2022 roku 14-letni chłopiec został zabity przez członków gangu na boisku sportowym. Według oficjalnych danych wskaźnik przestępczości w St. Louis wzrósł o 40% w ciągu ostatnich 3 lat, a niestety od połowy lat 90. ubiegłego wieku ten wskaźnik nigdy nie zmalał. San Pedro Sula jest drugim co do wielkości miastem w Hondurasie.
Jego nazwa tłumaczy się jako Dolina Świętego Piotra, jednak to, co dzieje się na ulicach miasta, jest zupełnie sprzeczne z tym. Populacja San Pedro Sula liczy ponad 700 tysięcy ludzi. Przez długi czas było znane z bogatej historii, sięgającej wieków oraz dużej liczby atrakcji, ale obecnie miasto to kojarzy się z przestępczością, bezkarnością i ogromną liczbą śmierci niewinnych obywateli. San Pedro Sula regularnie pojawia się w rankingach najbardziej niebezpiecznych miast na świecie. W ubiegłym roku odnotowano ponad 85 morderstw na 100 tysięcy osób. Ta liczba jest przerażająca, ale jeszcze kilka lat temu było 171 morderstw na 100 tysięcy osób w San Pedro. Lokalne przepisy pozwalają mieszkańcom posiadać 5 jednostek broni osobistej. Według statystyk ponad 80% ofiar zginęło od postrzałów. Miasto pogrążone jest w chaosie kryminalnym. Najbardziej niebezpiecznym obszarem uważa się Rio Blanco, gdzie działa kilka dużych grup zajmujących się handlem narkotykami, kradzieżami samochodów, regularnymi strzelaninami z przestępcami z innych gangów i czasami, po prostu dla zabawy, atakują przypadkowych przechodniów. Oczywiście lokalni mieszkańcy żyją w strachu, ale władze nie spieszą się z walką z tym horrorem. Wiadomo, że większość urzędników przykrywa działalność grup przestępczych, otrzymując za to duże sumy pieniędzy. Niestety, z takim podejściem władz San Pedro Sula będzie nadal uważane za jedno z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie przez długi czas. W innej niebezpiecznej dzielnicy miasta San Pedro Sula jest Kalon, której to obszar jest targany przez dwa walczące ze sobą gangi kryminalne – Mara Salvatrucha i Barrio 18. Konflikty między ich członkami często kończą się rozlewem krwi. Te dwie grupy zajmują się przemytem narkotyków, porwaniami, napadami i kradzieżami, powodując cierpienie wielu niewinnych mieszkańców i odwiedzających. Według oficjalnych danych, 52 dziennikarzy zostało zabitych w tej dzielnicy w ciągu ostatnich 20 lat. Wyobraź sobie teraz, ile więcej osób zginęło z rąk tych bezwzględnych przestępców, którzy wciąż są na wolności. Miejscowi mieszkańcy już nie liczą na pomoc i pogodzili się z losem, którym jest umieranie od przypadkowej kuli. Tymczasem władze nadal ignorują tę sytuację, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu przestępczości. W 2004 roku doszło do straszliwego ataku na autobus w tej dzielnicy, w wyniku którego zginęło 14 osób. To tylko jedno z setek makabrycznych przestępstw, które mają miejsce w San Pedro Sula. Niektórzy liderzy gangów nie ukrywają swoich twarzy, wręcz udzielają wywiadów, opowiadając o swoich morderstwach i deklarując, że będą kontynuować zabijanie, bez względu na wszystko. Caipe Flats to prawdziwe legowisko zła i przemocy. Nie ma tutaj ludzi prowadzących normalne życie. Obszar ten zamieszkują jedynie ci, którzy przyzwyczaili się do używania narkotyków, kradzieży i morderstw od dzieciństwa. Ci jednostki są niewiarygodnie okrutne i pozbawione jakiejkolwiek ludzkości czy współczucia. Przestępczość na Cape Flats osiągnęła nowy poziom po tym, jak były policjant Chris Prinsloo dostarczył lokalnym gangom ponad 2500 jednostek broni palnej. Zaczęły powstawać nowe gangi jeden po drugim. Obecnie największymi z nich są Amerykanie, Hard Livings i JKF. Wszystkie zaangażowane w nielegalny handel narkotykami, wymuszanie haraczu i ataki na organizacje broniące praw człowieka. Przestępcy z tych grup są tak niebezpieczni i bezwzględni, że policja musi patrolować Cape Flats w kolumnach i czasami używać sprzętu wojskowego. Władze południowej Afryki regularnie opracowują programy społeczne mające na celu likwidację przestępczości na tym obszarze, ale wszystkie one okazują się nieskuteczne. Wskaźnik przestępczości nie maleje, ale nadal rośnie. W marcu 2021 roku 19 osób zostało zabitych podczas masowej strzelaniny, a 3 miesiące później kolejny taki incydent pochłonął życie 12 osób, w tym 3-letniego dziecka. Niestety, takie historie są bardzo powszechne w tej okolicy. Niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, widząc Rio de Janeiro w tym rankingu, ponieważ to miasto jest znane z jasnych karnawałów, wspaniałych fajerwerków i uśmiechów mieszkańców.
Jednakże istnieje w rzeczywistości niebezpieczna dzielnica na północy stolicy. Complexo de Alemão. Jest to obszar slumsów zamieszkały przez biednych i przestępców. Ta okolica dosłownie należy do bandytów. Handlują narkotykami bezkarnie, powodują zamieszki i zabijają innych ludzi. Według lokalnych mieszkańców strzelaniny między członkami gangów zdarzają się tam codziennie. Cywilna populacja przyzwyczaiła się do takich warunków, ale każdy z tych ludzi stara się unikać niepotrzebnych wyjść na ulicę i z pewnością nie odwiedza barów. W ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce 3 poważne incydenty z dużą liczbą ofiar w tej dzielnicy. W czerwcu 2007 roku 19 osób zginęło podczas specjalnej operacji mającej na celu unieszkodliwienie lidera gangu. W maju 2021 roku 28 osób zginęło podczas nalotu policji, a w lipcu 2022 roku 19 osób zginęło podczas podobnej operacji. Jak widać, policja próbuje oczyścić obszar z grup przestępczych. W takich operacjach uczestniczy ponad 100 policjantów, ale niestety nawet takie działania nie pomagają wykorzenić przestępczości w Alemão. Owszem, wskaźnik przestępczości we Włoszech jest daleki od tego, co ma miejsce w krajach latynoamerykańskich. Jednakże Neapol ma dzielnicę, w której przebywanie jest bardzo niebezpieczne. Zwie się ona Scampia. Scampia to przedmieścia położone na północy Neapolu. W latach 80. w dzielnicy wybudowano kilka wieżowców, parków i terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. Te przedmieścia mogły stać się wspaniałym miejscem, ale ich los został zakłócony przez Camorrę, największą grupę przestępczą w Neapolu. W rezultacie Scampia stała się prywatną enklawą mafiosów i największym w Europie centrum handlu narkotykami. Przez długi czas przedmieścia były terytorium klanu Dello, który kontrolował handel narkotykami na ulicach i był odpowiedzialny za niemal wszystkie przestępstwa popełniane na tym terenie. W 2004 roku wybuchła prawdziwa krwawa wojna między członkami klanu a inną przeciwną grupą. Od tego czasu niewinni mieszkańcy Scampi zaczęli ginąć. Ta dzielnica ostatecznie stała się centrum bezprawia i ubóstwa. Wieżowce stały się podobne do opuszczonych domów, a z parków pozostało prawie nic. Niewiarygodnie wysoki wskaźnik bezrobocia doprowadził do powstania nowej grupy składającej się wyłącznie z nastolatków. Ci nieletni chłopcy włóczą się po ulicach Scampi z pistoletami i regularnie angażują się w strzelaniny. Oczywiście włoskie władze próbowały powstrzymać ten chaos. W 2016 roku rozpoczęto projekt, który obejmował rozbiórkę wieżowców, które stały się gniazdami narkotyków, i przeniesienie ich mieszkańców do nowych domów. Niestety to nie pomogło w walce z przestępczością. Obszar Renacimiento w meksykańskim mieście Acapulco uważany jest za terytorium grup przestępczych. Zniszczone witryny sklepów, pomalowane graffiti na ścianach budynków i prawie całkowity brak ludzi na ulicach wieczorem wskazują, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Renacimiento stał się schronieniem dla handlarzy narkotyków i bandytów. Strzelaniny na ulicach są często słyszane, a czasem niewinni cywile znajdują się w centrum przestępstw. Oczywiście policja stara się zwalczać wysoki poziom przestępczości, ale jest to prawie bezskuteczne. Czasami udaje im się unieszkodliwić liderów grup, ale wobec niektórych są bezradni. Obecnie w mieście działają dwa główne gangi. 221 i Los Los, składające się z porywaczy, morderców, złodziei samochodów i handlarzy narkotykami. Acapulco kiedyś był popularnym kurortem. Znany był z malowniczych plaż nad Pacyfikiem i cieszył się popularnością wśród gwiazd Hollywoodu i milionerów. Teraz sytuacja się kompletnie zmieniła i większość turystów nie chce odwiedzać miasta o tak wysokim poziomie przestępczości, mimo że plaże są pilnowane przez policję. Według statystyk w Acapulco co roku dochodzi do 55 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców. Z tego powodu miasto znajduje się w rankingu najbardziej niebezpiecznych miast na świecie. Natal jest stolicą brazylijskiego stanu Rio Grande do Norte. Gospodarka miasta opiera się głównie na turystyce. Ciepłe oceaniczne wody, białe plaże i tropikalne lasy przyciągają licznych turystów. Jednakże niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że Natal należy do brazylijskich miast o najwyższych poziomach przestępczości. Najbardziej niebezpiecznym obszarem w mieście uważa się Felipe Camarão.
W okolicy znajduje się wiele hoteli oferujących komfortowe zakwaterowanie, ale turyści powinni być świadomi, że w każdej chwili, nawet w ciągu dnia, mogą zostać wplątani w strzelaninę między lokalnymi grupami przestępczymi. W ciągu ostatnich 2 lat miało miejsce 160 morderstw w tej okolicy. Na przykład w 2021 roku miejscowy mieszkaniec, spiesząc się do pracy rano, został zabity bez wyraźnego powodu. Zaskakująco policja nawet nie podjęła próby znalezienia sprawców, którzy odebrali życie tej osobie. To prawdopodobnie odzwierciedla normę dla tego miasta. Wiadomo, że nawet więzienia w Natal są bezprawne. W 2017 roku doszło do starcia między 2 rywalizującymi gangami w więzieniu Alaco, w wyniku którego zginęło 10 osób. Niektóre z nich zostały obcięte i spalone. Uważam, że te historie doskonale ilustrują to, co dzieje się w mieście Natal. Światowej sławy artysta reggae Bob Marley urodził się na Jamajce. Poświęcił jedną ze swoich piosenek zatytułowaną Trench Town terenowi, który obecnie jest obszarem przestępczym położonym w jamajskim mieście Kingston. Tekst piosenki zawierał wers: czy coś dobrego może wyjść z Trench Town? Co bardzo trafnie opisuje to, na co ta okolica się przemieniła. W latach 60. Trench Town było nazywane Hollywoodem Jamajki. To właśnie tu narodziły się gatunki muzyczne takie jak reggae i rocksteady. Niestety zaledwie 10 lat później reformy rządowe doprowadziły do tego, że Trench Town znane stało się nie ze swoich utalentowanych muzyków, a z niebezpiecznych przestępców. W 2019 roku Kingston stał się jednym z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie, a duża część przestępstw miała miejsce właśnie w Trench Town. W styczniu 2021 roku doszło do serii strzelanin w tej okolicy. Po tym incydencie władze wprowadziły godzinę policyjną, jednakże nie poprawiło to sytuacji. W trakcie starć między rywalizującymi grupami coraz częściej niewinni ludzie stawali się ofiarami. Na przykład w czerwcu 2021 roku 2 miejscowych mieszkańców zostało zabitych w strzelaninie z samochodu. Liczba morderstw w Trench Town wzrasta każdego roku. Obszar stał się tak niebezpieczny, że lokalne ambasady, w tym amerykańska, zabraniają swoim pracownikom odwiedzania tego miejsca. Dzielnica Bliskiego Wschodu w Baltimore stała się znana dzięki popularnemu amerykańskiemu serialowi telewizyjnemu The Wire. Serial przedstawia działalność przestępczą zachodzącą w mieście, a prawie każdy opiera się na autentycznych wydarzeniach. W połowie XX wieku dzielnica Bliskiego Wschodu w Baltimore była głównie zamieszkiwana przez Czechów Amerykanów. Ci ludzie byli parafianami kościoła świętego Wesla i prowadzili spokojne, ustabilizowane życie. Z czasem dzielnica zaczęła być zaludniana przez nastolatków z problematycznych rodzin. W kwietniu 1968 roku doszło do zamieszek w Baltimore, podczas których miały miejsce masowe podpalenia i starcia z policją. Od tego czasu wskaźnik przestępczości wzrósł, a Baltimore stało się znane jako jedno z najniebezpieczniejszych miast w USA. W ostatnich latach władze stanu Maryland wprowadziły różne środki w celu zwalczania przemocy i w pewnym stopniu odniosły one sukces. Niemniej jednak przestępczość pozostaje głównym problemem w Baltimore. W ubiegłym roku wskaźnik przestępczości spadł o 3%, ale nadal co 10 mieszkaniec miasta jest zagrożony staniem się ofiarą przemocy gangów. Rozpowszechnienie gangów w tym mieście wynika z bezrobocia i niskiego poziomu dochodów, które są znacznie niższe niż w innych miastach stanu. Niektórzy miejscowi uważają to za nie do zaakceptowania i nie ufają rządowi, więc próbują zarabiać na życie nielegalnymi działaniami przestępczymi.